Tak, witam was bardzo serdecznie. Tak, to co widzicie to jest Kena Lynch 2 Dog Days. Gra wydana przez firmę Square Enix i Eidos Interactive. Co do porównania pierwszej części, sterujemy tutaj Lynchem. No, grafika bardzo rozbudowana jak na rok 2010. Oczywiście gra po premierze 3-4 dni. Także jest hit. Jak widzicie na misji, Lynch, Kane i oczywiście Tommy, który zaraz pewnie będzie robił rozróbę. Także gierka bardzo zróżnicowana, zaraz wam pokażę co i jak ja wygląda. What the fuck? Ja pierdzielę, już szybko odpadł. Niestety. Kurczę, walam do mnie. Kurde teksty, zajebiście. Yeah, nażyli się frajerzy. Oczywiście ta gierka jest po prostu zajebista, serdecznie polecam wszystkim maniakom gier, bo znaczy nie grałem w jedynkę, będę musiał też recenzować tą gierkę. What the fuck? I to było, ale urwa normalnie. Będę musiał recenzować tą grę, jedynkę, ponieważ fani czekają. Także wcześniej wspomniałem Kena Lynch mojej produkcji. Oczywiście na najwyższych, jak widzicie, bez żadnego kratkowania, bez niczego. Normalnie heady idą. 3-4 ja! Dobra. Zobaczcie, tu mam przedstawię. Patrzcie uważnie, bo nie będę powtarzał. Akurat dopracowane już jest wszystko praktycznie. Jak można powiedzieć na... Moją ocenę dostaje 9 na 10. Jest po prostu wyjebana. Serdecznie polecam, bo warta jest. Tylko z zarawaniem jedynki. Tutaj praktycznie wojny gangów. Także gierka wypas. Singh might have some kind of beef with us, okay? We just gotta find out why. Tich. Nie wiem, co to jest za pomieszczonko. What do we do? Dobrze do tyłu, yeah. To jest właśnie dobre, bo opcja z hitmana można by powiedzieć, bo hitmana coś można było. To jest kurde. Wow. Serdecznie, mara, frajerzy. Także też silnik graficzny jest bardzo dopracowany. Cień itp. Anti-aliasing. Także jest czego wymagać. I na rok jak są takie pecety, to i są takie wymagania. Wcześniej wspominałem. Chcecie jakieś filmiki, żeby tworzył, piszcie na kanale. W miarę oczekiwań postaram się zrobić. What the fuck? Dużo tutaj. Także nie wiem, czy zauważyliście, jak walnie się w głowę, przepraszam. I jest cenzura. To jest cenzura. I właśnie. To jest druga w tej gry. Producenci właśnie zacenzurowali te takie straszne momenty, ponieważ dla młodszych graczy pewnie to zrobili. Pewnie muszę, że będzie tak. Ty frajerze! Gdzie od tylca? To jest dobre. Wszystko to jest spane, tak muca. Ja! Można rzucać takimi rzeczami jak gaśnica, znaczy się spotkałem z takimi rzeczami. Nie wiem, co będzie dalej. Gaśnica. Karniste, także wymagania poszła, ale jakie, na co? Właśnie, nie rządzi powolutku, to nie frajera. Chodź, kukułkę dostaniesz. Nie chcesz? Zaczynasz kulkę, nie kukułkę, ale w dupsko.
Także zapowiada się, że kilka recenzji z tej rzeczy będzie. Czekajcie, czekajcie, bo będzie warto. Tak myślę. Coś mnie tutaj, no to może zrobimy. To jest najlepsze broń w tej grze. Tylko mało ammo, więc... To może cofniemy się do przyjaciela. Zadzwonimy po przyjaciela. Nasuj się, frajerze! Na co zapalić? Na co zapalić? Tylko w pyski, nara. Coś do mnie wali. Chciałem lampę przetrącić, ale to kurczę. Nie Sprintel Cell. Tu nie ma takich myków. Dobre motywy. W sumie dla mnie gier to rządzi. To będzie w sumie na tyle. Z wielkim poważaniem, Mr. Boruch.